77 metrów i 20 centymetrów. Jest o 37 centymetrów lepszy od poprzedniego rekordu należącego do nieżyjącej Kamili Skolimowskiej. Znicz Pruszków z gazu na Bukowej. Piłkarze katowickiej Gieksy w dobrym stylu wrócili na własny stadion. Po falstarcie w Szczecinie GKS Katowice mecz ze Zniczem Pruszków musiał wygrać. Tym bardziej, że katowiczanie po rocznej przerwie wrócili na stadion przy Bukowej. Na ten moment długo czekali zarówno kibice, jak i piłkarze, którzy w debiucie na Nowej Murawie mieli coś do udowodnienia, przede wszystkim sobie. Nim jednak sędzia zagwizdał po raz pierwszy, nawierzchnia została poświęcona i co pokazały już pierwsze minuty, niebiosa szerzej otworzyły się dla katowiczan. W drugiej minucie Iwan zagrał piłkę do Goncerza. Ten dostrzegł wychodzącego na dogodną pozycję Srokę i GKS prowadził 1-0. Po bramce gospodarze tempa nie zwolnili i gdyby Iwan miał więcej szczęścia, już po 10 minutach mogłoby być po meczu. Trener chciał, żebyśmy nie kalkulowali, żebyśmy do przodu zdecydowanie szli i parli mimo wszystko, jeżeli coś miałoby się nie udać, po prostu ryzykować, no i to się opłaciło. W miarę upływu czasu goście z Pruszkowa zdołali się odnaleźć na boisku, ale wiele do powiedzenia nie mieli, bo piłkarze GKS-u przeważali nad nimi przede wszystkim pod kątem przygotowania motorycznego. I gdy nawet podopiecznym trenera Chrobaka udało się stworzyć dogodną sytuację, barierą nie do przejścia okazywał się świetnie dysponowany Gorczyca. Po zmianie stron piłkarze Znicza za wszelką cenę chcieli wyrównać. Jednak na chęciach się kończyło, bo blok defensywny katowiczan był w dalszym ciągu nie do sforsowania. Im bliżej końca spotkania piłkarze GKS-u ponownie przyspieszyli, jednak próby zdobycia kolejnej bramki do 74 minuty nie przynosiły zamierzonego efektu. W drugiej połowie nam się lepiej grało, ponieważ prowadziliśmy 1-0, a prawdę powiedziawszy, Znicz rzeczywiście nam nie zagrażał. Poza tym rzutem wolnym, który w poprzeczkę trafili, to z tego co się orientuję, nie mieli żadnej dogodnej sytuacji, więc rzeczywiście grało nam się dobrze i to udokumentowaliśmy drugą bramką. Drugą bramką, którą w 74 minucie popisując się ładnym uderzeniem strzelił Plewnia. Po tym ciosie goście nie byli już w stanie się podnieść. Na ich szczęście katowiczanom brakowało precyzji przy wykańczaniu akcji. Przegraliśmy mecz moim zdaniem w pierwszych minutach meczu, w pierwszych 10 minutach. Co prawda bramkę strzeliliśmy praktycznie, straciliśmy po półtorej minuty gry, ale graliśmy bardzo nerwowo te pierwsze 10 minut. I między Bogiem a prawdą popełniliśmy mnóstwo błędów indywidualnych. Raz, że wróciliśmy wreszcie na naszą ukochaną Bukową, gdzie przy fantastycznym dopingu dzisiaj niosło nas praktycznie do zwycięstwa. A druga rzecz, że no, starczy. Popełniliśmy dużo błędów w Szczecinie i chcieliśmy jak najszybciej zmazać tę plamę i wyciągnąć wnioski z tej porażki i udało się. GKS Katowice wygrał ze Zniczem Pruszków 2-0. I jeżeli dyspozycja katowiczan nie była podyktowana jedynie wpływem święconej wody, to może to być dla nich bardzo udana runda. Sobota, 8 dzień sierpnia. Oglądają Państwo sport w telewizji Katowice. Oto co za chwilę w naszym programie. Niespodzianka na inaugurację rozgrywek trzeciej ligi. Katowicki Rozwój nie wykorzystał atutu własnego boiska. Jeden mężczyzna...